Program Pierwszy Wybór, kolejny program. Tym razem będziemy się skupiali na ekologii i energetyce. Takie połączenie dwóch ciekawych tematów. Sam płacę za prąd, coraz drożej płacę za prąd. Zastanawiam się, co zrobić, żeby mniej płacić. Jak żyć w czystym otoczeniu? No i te informacje, które do nas dochodzą, są o imporcie węgla, czy o pewnych przepisach ograniczających swobodę rozwoju zielonej energii, są niepokojące. Moimi gośćmi są Urszula Kuczyńska, reprezentująca Lewicę z partii Razem, i Władysław Teofil Bartoszewski, PSL, Koalicja Polska. Eksperci zarówno energetyczni, jak i ekologiczni. Ja jestem wyborcą i nasz program polega na wysłuchaniu publicznym. Będę zadawał Państwu pytania, które nurtują każdego wyborcę. Krótko powiem, kim są nasi goście. Urszula Kuczyńska, absolwentka SGH w Warszawie, ekspertka od polityki energetycznej, liderka związków zawodowych Polskiej Grupy Energetycznej. Międzynarodowe doświadczenie zdobyła pracując m.in. w Chinach i w Brukseli. Mówi biegle w 5 językach, pracuje jako tłumaczka. 17 na warszawskiej liście, Lewica Razem. Władysław Teofil Bartoszewski, PSL, polski historyk, doktor antropologii, wykładowca akademicki, uzyskał tytuł magistra sztuki i antropologii i historii na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł doktora filozofii i antropologii społecznej na Uniwersytecie w Cambridge. Od 2015 roku jest kierownikiem katedry imienia Władysława Bartoszewskiego w Kolegium Civitas w Warszawie. Pracował w największych bankach, m.in. JP Morgan, ING Barings, Credit Suisse. Pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako radca ministra odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne. Do Sejmu z Warszawy, jedynka PSL-u. Zgadza się? Proszę Państwa, startujecie w tych wyborach. Pierwsze pytanie oczywiście o ostatnią decyzję odchodzącego parlamentu, odchodzącego Sejmu o tym, żeby zawiesić obrady po wyborach. Czyli de facto będą już wybrani nowi przedstawiciele, nowi posłowie, a stary Sejm będzie cały czas obradował. Czy to jest niepokojące, Pani Urszulo? Niepokojące może nie, natomiast jest to zupełnie niepoważne. Dlatego, że dla mnie jest to wyraz myślenia o państwie jako o czymś własnym i czymś prywatnym, decyzji poszczególnych posłów albo posłanek. Tymczasem Sejm jest organem państwowym, który ma kolektywną odpowiedzialność przed nami jako społeczeństwem, którego jako taki kolektywny organ do pełnienia określonych funkcji wybrało. Więc de facto sam fakt, że posłowie wybierają wydłużyć sobie urlop, ponieważ co, są zdemotywowani do pracy, sprawia, że trzeba by sobie zadać pytanie, skoro tak łatwo zawiesili swoją działalność na kołku, na chwileczkę, to znaczy, że co, mają wrażenie, że robili coś niepoważnego, że niczego nie osiągnęli, że niczego nie dokończyli, nie ma nic do kończenia, nie potrzebują się rozliczyć z efektów swojej pracy. Uważam, że jest to po prostu niepoważne zachowanie ze strony naszych przedstawicieli w Sejmie. Panie Władysławie, jak pan to ocenia? Ja to gorzej oceniam niż pan Szur. Ja uważam, to nie tylko jest niepokojące, to jest dość przerażające, dlatego że ja nie znam żadnego parlamentu w normalnym, demokratycznym świecie, który po końcu kadencji mówi swoim posłom poprzedniej kadencji, to chodźcie jeszcze na dzień, dwa do parlamentu i debatujcie na temat ustaw i prawa, dlatego że kadencja posła kończy się z dniem wyborów i albo jest odnowiona, albo staje do wyborów i wygrywa, albo nie jest odnowiona i ktoś inny zajmuje jego miejsce. Ja nie wiem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość taki manewr dokonuje, ale z całą pewnością jest to bezprecedensowe. Ja naprawdę nie znam żadnego parlamentu w żadnym kraju demokratycznym, który by tak postąpił. I w związku z tym należy niestety podejrzewać, że tu są jakieś motywy nieładne. No zobaczymy po wyborach. Sam też jestem zadziwiony, bo nigdy takiej sytuacji nie było. Program Pierwszy Wybór polega na tym, że wiemy, na kogo nie głosować. Natomiast bardzo wielu wyborców nie wie, na kogo zagłosować. Stąd między innymi gośćmi są przedstawiciele PSL, Lewicy. Zaprosiłem również przedstawicieli
Koalicji Obywatelskiej, ale nie znalazł dla nas czasu. Przedstawiciel tuż przed programem poinformował, że nie może do nas przyjść, dlatego moja kartka wyborcza, którą wypełnię i to będzie mój pierwszy wybór, będzie oznaczała, że będę miał wybór między państwem. Proszę mnie przekonać, na kogo zagłosować i to jest moje pierwsze pytanie do waszych ugrupowań. Energetyka. Dlaczego drożeje prąd? Słyszymy, że będą jakieś dla gospodarstw domowych ulgi, dodatkowe możliwości, referencje, preferencje. Dlaczego drożeje? Czy macie pomysł, co zrobić, by tańsza produkcja nie zatruwała środowiska? Jak pogodzić tani prąd z czystym środowiskiem? Ma pani 3 minuty. No więc w tym momencie mamy do czynienia z pewną taką sytuacją, powiedziałabym, schizofreniczną, w której jako kraj funkcjonujemy na absolutnie przestarzałej infrastrukturze. Nasza flota pamięta czasy Gierka, wkrótce będzie wymagała całkowitej wymiany. W 80% opieramy się na spalaniu węgla kamiennego. A tymczasem emisje i prawo do emisji CO2, czyli wymogi klimatyczne, nie to, że narzucane, tylko dobrowolnie przyjęte przez nas jako kraj uznający, że transformacja energetyczna i przejście na gospodarkę niskoemisyjną są konieczne, sprawiają, że prąd będzie drożał coraz bardziej, zwłaszcza prąd wytwarzany w taki sposób, jak my to robimy w Polsce. I znajdujemy się w sytuacji dosyć schizofrenicznej, w której jednocześnie jesteśmy całkowicie od węgla zależni i bardzo niewiele robimy, aby de facto od tego węgla odejść, a z drugiej strony będziemy własnymi rękami za to karani, bo to my, przystępując do Unii Europejskiej, my jako odpowiedzialni członkowie Europejskiej Wspólnoty, świadomi, że mamy do czynienia z antropologiczną katastrofą klimatyczną, która nadciąga wielkimi krokami, zgodziliśmy się na to, żeby de facto od tego węgla odchodzić, a jednocześnie to się nie dzieje. Pani Urszulo, mamy diagnozę, recepta. Co proponuje Lewica? Potrzebujemy wymiany naszej floty wytwórczej, potrzebujemy zrównoważonego miksu energetycznego, potrzebujemy przede wszystkim offshore, czyli farm wiatrowych na Bałtyku, potrzebujemy rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, to jest coś, co odpuścił PiS. Potrzebujemy fotowoltaiki, która jednakowoż nie będzie absolutnie w stanie zapewnić potrzeb wielkoskalowych, natomiast potrzeby gospodarstw domowych jak najbardziej. I potrzebujemy stabilnej podstawy systemu w naszej szerokości geograficznej, w naszych warunkach klimatycznych. Najrozsądniejszą podstawą systemu dla nas będzie około 45% mocy wytwórczych w atomie. Co proponujecie? Dopłaty, ulgi? Do czego? Do tworzenia farm wiatrowych, zmiany przepisów? Potrzebujemy przede wszystkim zmian przepisów. Potrzebujemy również absolutnej świadomości, że energetyka to jest kluczowy sektor gospodarki i nie tylko gospodarki, to jest kluczowy sektor naszego życia, bo bez energetyki nie ma prądu w domach, ale nie ma też jeżdżących na prąd kolei i napędzanych prądem inkubatorów w szpitalach, więc tu nie chodzi tylko i wyłącznie o gospodarkę. Chodzi o to, że energetyka mająca rolę absolutnie służebną i strategiczną wobec wszystkich innych aspektów gospodarki danego państwa nie jest jednostkowym wysiłkiem i nie jest jednostkową decyzją, tylko jest odpowiedzialnością, którą muszą przyjąć na siebie państwo i wspólnota obywateli, która to państwo tworzy. Dziękuję bardzo. Urszula Kuczyńska, Lewica. Władysław Teofil Bartoszewski, PSL. Co proponuje PSL? Był tańszy prąd, abyśmy mniej płacili za prąd, ale czystsza energia. Po pierwsze, PSL sugeruje i ma to w planie wyborczym, że do roku 2030 50% energii elektrycznej powinno podchodzić z odnawialnych źródeł energii. To jest ambitne, ale, ale to jest możliwe do zrealizowania. Z całą pewnością, ja tutaj popieram to, co mówi pani Urszula, że farmy wiatrowe na morzu
które są w stanie przynosić bardzo w naszych warunkach na Bałtyku bardzo znaczący procent, ja bym powiedział do 20% energii elektrycznej konsumowanej w kraju. Farmy wiatrowe na lądzie, których rozwój, a taki rozwój był, miał miejsce, został sparaliżowany w 2016 roku przez PiS, który spowodował, bo nie należy pamiętać o jednym, energetyka to są ogromne inwestycje i te inwestycje muszą się ekonomicznie składać. I jeżeli ktoś powoduje, że się nie opłaca budować farm wiatrowych na lądzie, to nikt tych farm nie będzie budował. I to sytuacja od 2016 roku. Uprzednio było dużo prywatnych inwestorów, którzy byli zainteresowani w tym. Więc to jest koniecznie trzeba przywrócić. Zgadzam się, fotowoltaika to nie jest rozwiązanie w naszej szerokości geograficznej. Na masową produkcję energii. Natomiast jest to ewidentnie korzystne dla odbiorcy indywidualnego. Jest to również ewidentnie korzystne w sytuacji, gdzie państwo może powiedzieć, że na niektórych przynajmniej budynkach publicznych to takie instalacje fotowoltaiczne powinny być zamontowane. Poza tym musimy mieć energetykę prosumencką, dlatego że małe elektrociepłownie, mamy duży import gazu przewidywany. Nie mamy żadnych elektrowni gazowych. No to coś tutaj jest nie gra. Natomiast oczywistą rzeczą jest dla mnie to, że musimy odchodzić. No wszyscy się teraz bawią tym, że przyjechał do Polski węgiel z Mozambiku. Dlaczego przyjechał do nas węgiel z Mozambiku? Dlatego, że jeżeli ktoś jest odbiorcą węgla w północnej Polsce, to jest taniej sprowadzić węgiel z Mozambiku niż z kopalni na Śląsku. No, dlaczego jest taniej? Dlatego, że jak się kopie węgiel kamienny na poziomie 900 metrów poniżej poziomu morza albo 1000 metrów, no to siłą rzeczy co roku ten węgiel jest droższy i droższy. W związku z tym nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, żeby go kupować. I musimy od tego węgla odejść, już niezależnie od szkód ekologicznych, ale nawet czysto ekonomicznych. Jest to rzecz absurdalna. I to jest absolutnie nasz postulat. W jednej rzeczy my się nie zgadzamy z lewicą, a to mianowicie nie uważamy, że ogromne inwestycje w instalacje jądrowe są słuszne. My raczej widzimy, ja wiem, że jest to również kopalina, ale używanie gazu ziemnego w okresie przejściowym, nie możemy mieć wyłącznie energii odnawialnej z tego prostego powodu, że skończymy tak jak w Niemczech, kiedy są dni, kiedy świeci słońce i wieje odpowiedni wiatr i 100% zapotrzebowania na energię elektryczną w Niemczech może pochodzić ze źródeł odnawialnych. Ale wtedy co się dzieje? Wtedy rząd Niemiec płaci dwa razy tyle, ile kosztuje megawattogodzina na rynku hurtowym producentom, którzy mają elektrownie węglowe albo atomowe, bo ani elektrowni atomowej, ani węglowej wyłączyć się nie da. Przechodzimy właśnie do następnego pytania. To jest też pytanie związane z górnictwem naszym i z tysiącami ludzi, może już nie takimi tysiącami, jak jeszcze niedawno, paręnaście lat temu pracowało, ale energetyka na węgiel. Obecny rząd stawia na węgiel, elektrownie węglowe, właśnie węgiel z Mozambiku, ostatnio węgiel z Rosji czy antracyt, który przyjeżdża. Węgiel, który jest wydobywany w Polsce i też zalega często na składach, bo jest słaby energetycznie. Plus kary za zatruwanie środowiska. Z jednej strony stawiamy na węgiel, z drugiej strony płacimy gigantyczne kary. I to jest też pytanie właśnie tym razem do pana Bartoszewskiego. Pierwszemu zadam pytanie. No właśnie, elektrownie atomowe? Wracamy do elektrowni atomowych? Mówi pan elektrownie gazowe, a co z tymi, które są wybudowane na węgiel? Co z węglem? Musi być okres przejściowy, bo nie możemy nagle zamknąć tych elektrowni, kiedy nie mamy alternatywy. Po pierwsze, nie mamy żadnych elektrowni gazowych i nie mamy żadnych elektrowni atomowych przy założeniu, że chcemy iść tą drogą. I ja uważam, że nie powinniśmy, ale rząd PiSu akurat tym się zgadza z Partią Zielonych, że rząd PiSu chce mieć 6 bloków do roku 2030. No ja nie wiem, atomowych, ja nie wiem, jak oni to sobie wyobrażają. Główny problem z atomem jest dwojaki. Jedno, że jest bardzo duży koszt inwestycji,
To się spłaca w ciągu 50 lat, a drugi problem jest, co zrobić ze zużytym paliwem. I to jest potencjalna katastrofa ekologiczna również. Natomiast jest rzeczą oczywistą, że my nie możemy powiedzieć, że w 2021 roku zamkniemy wszystkie elektrownie węglowe i zamkniemy wszystkie kopalnie, bo to jest nie do przeprowadzenia. Ale trzeba mieć plan, że w tej chwili z odnawialnych źródeł energii produkujemy 14%. Całej energii. No, my chcemy produkować do 2030 roku 50. No to trzeba mieć plan zamykania elektrowni węglowych i zamykania kopalni, które są nigdy nie będą. Wszystkie elektrownie węglowe teraz otwierane, na przykład Ostrołęka, czy na przykład nowe bloki w Opolu, będą bazowały na węglu z importu, no bo taka jest rzeczywistość. No to przecież, czy to służy naszej gospodarce? Nie, my się trujemy węglem importowanym z krajów trzecich. No to, ale faktem jest, że nie można tego zamknąć w ciągu roku, tylko trzeba to w jakiejś fazy tutaj zrobić, ale musi być plan. Na razie planu nie ma. Jaki macie plan? Plan elektrownie gazowe, to co pan mówi? Znaczy, na pewno elektrociepłownie gazowe, bo to są to małe instalacje, które dają zarówno elektryczność, jak i ciepło. I to jest w mniejszych miejscowościach bardzo, bardzo korzystne rozwiązanie. I w okresie przejściowym elektrownie gazowe są słuszne, zwłaszcza jak my mamy importować 10 miliardów metrów sześciennych gazu, no to co z tym gazem trzeba zrobić? No, a on jest o połowę mniej szkodliwy niż węgiel, jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska. No więc przynajmniej, ja nie mówię, że to jest rozwiązanie docelowe, ale to jest rozwiązanie przejściowe. Nie jesteśmy w sytuacji szczęśliwej takiej jak Szwecja, czy Szwajcaria, czy Kanada, która ma energię wodną, bo to jest idealne ekologicznie. Tylko, że co prawda nawet Szwedzi, jak mają czasem okresy suszy i wtedy importują elektrownię kablem pod Bałtykiem z Polski. To trzeba mieć ten mechanizm bezpieczeństwa. Ja wolę gaz niż atom akurat, ale to jest preferencja osobista. Szula Kuczyńska razem. Pani woli atom niż gaz czy węgiel? Co lewica właśnie? Jaki macie pomysł na zmianę? No, tego, żeby nie importować tyle, a z drugiej strony no, nie zatruwać tymi elektrowniami węglowymi. To zacznijmy od tego, że o ile spalanie gazu ziemnego faktycznie sprawia, że emisje dwutlenku węgla do atmosfery są niższe w porównaniu ze spalaniem węgla kamiennego, nie mówiąc już o brunatnym w ogóle, to jednak samo wydobycie gazu, zwłaszcza w procesie szczelinowania gazu łupkowego, rozmaite problemy z transportem, wycieki przy produkcji gazu sprawiają, że to naprawdę nie jest rozwiązanie ekologiczne i nie może być traktowane jako realna ekologicznie alternatywa dla spalania węgla, chociażby dlatego, że metan, czyli gaz ziemny, jest 84-krotnie mocniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla, z którym walczymy. Więc nie możemy walczyć z dżumą za pomocą cholery. Poza tym jest to mit o tym okresie przejściowym, ponieważ nadal zostajemy tak naprawdę w ramach filozofii gospodarki opierającej się o wydobycie surowców naturalnych, czyli ekstraktywizm, czyli dalszą po prostu pędzącą eksploatację środowiska i nadal dla Polski oznacza to uzależnienie od importu. My własnego gazu nie mamy, więc chcemy walczyć z importem węgla, jednocześnie tak naprawdę zgadzając się na masowy import gazu, to czym się różni jedno od drugiego? Jedna trzecia zapotrzebowania na gaz przychodzi z polskich źródeł, więc mamy gaz na czyli południu kraju. Stawiacie, Lewica chce rozwijać energetykę jaką? My stawiamy na podstawę w postaci energii jądrowej, potem farmy offshore'owe wiatrowe, farmy na lądzie wiatrowe i fotowoltaika, oraz rozwój wszelkiego rodzaju technologii magazynowania i przechowywania międzysezonowego energii. Ponieważ problemem nie są tylko pojedyncze dni czy pojedyncze tygodnie, kiedy na przykład w polskim klimacie, w polskiej szerokości geograficznej ani nie świeci słońce zimą, ani nie wieje wiatr. Problemem są przede wszystkim zmiany sezonowe. Tak?
Krótko, PSL akurat stawia na energię raczej, elektrownię na gazowe, tak? Po pierwsze na odnawialną. To samo, to znaczy farmy wiatrowe na morzu i na lądzie, plus dodatek fotowoltaiki, plus małe elektrociepłownie gazowe w rozmaitych miejscach, plus również używanie biogazu. Ale oprócz tego, jako ten wentyl bezpieczeństwa, bo ten wentyl musimy mieć, raczej gaz, przy czym to nie jest gaz łupkowy w tej chwili, dlatego że źródła amerykańskie w tej chwili odchodzą od łupków, bo przestają być opłacalne, bo teraz mają normalne źródła i te, a my 1/3 zapotrzebowania zaspokajamy przez produkcję krajową i 2/3 z importu. I teraz przy możliwościach 5 miliardów m3 w terminalu LNG w Świnoujściu, który teraz ma się zwiększyć, to jest jakieś rozwiązanie. I to jest okres przejściowy. Natomiast oczywiście docelowo, to ja się zgadzam z panią Urszulą, że my dojdziemy do tego, tylko jeszcze nie w przeciągu 5, a nawet 10 lat prawdopodobnie. W momencie, kiedy będziemy w stanie magazynować energię elektryczną, tak jak w akumulatorach w samochodach, i do tego są prowadzone ogromne badania w tym względzie. Jak do tego dojdziemy, to będzie idealne rozwiązanie właśnie w naszym klimacie. To ja mam pytanie jako wyborca. W takim razie mówimy o energetyce makro. Wiadomo, że to też do naszych gniazdek dochodzi. Coraz więcej ludzi chce kupować panele fotowoltaiczne, szukają pomp ciepła, szukają takich domów z rekuperacją, domów, które są samowystarczalne. Jaki ma Lewica pomysł na to, żebyśmy byli niezależni energetycznie jako małe gospodarstwa domowe, jako małe ojczyzny? Mój dom, czy mogę mieć wsparcie Lewicy, żeby zbudować dom samowystarczalny? Czy mogę mieć wsparcie PSL-u, żeby zbudować dom samowystarczalny? Bo mówimy na razie o energetyce dużej, dla przemysłu, dla dużych miast. A co proponujecie dla przeciętnego gospodarstwa domowego? Przede wszystkim, oczywiście, że tak. W sensie, jeżeli ma pan ochotę postawić sobie tak zwany dom samodzielny, super. Idea tak zwanej energetyki obywatelskiej, czyli na przykład spółdzielnie energetyczne albo zarządzanie sieciami z poziomu wspólnot, z poziomu gmin i potem odrobinę szerzej, zdecydowanie tak, ponieważ Lewica jest za demokratyzacją życia również gospodarczego. Spółdzielnie energetyczne pani powiedziała? Może tak, pani to rozwinąć? Tak. Spółdzielnie energetyczne, one mogą mieć milion odsłon, więc tutaj nie chciałabym za bardzo wchodzić w szczegóły, ale spółdzielnie energetyczne to są grupy ludzi, na przykład mających, tak jak pan mówi, swoje panele fotowoltaiczne albo na przykład, nie wiem, wiatrak przydomowy, którzy tak jakby zbijają się w klaster i wspólnie występują jako jeden prosument, jako jedna strona dla potem polskiego systemu, polskich sieci przesyłowych, no, w tym wypadku, tak? Dzięki temu na nich rozkłada się cały ciężar i rozkłada się też na nich ryzyko fluktuacji cen. Jakie jeszcze wsparcie dla indywidualnego odbiorcy, żeby nie płacił takich rachunków, żebym był samowystarczalny, no to, żebym był wolnym człowiekiem? No, piękna idea, natomiast żyjemy we wspólnocie i zadajmy sobie pytanie, ile takich osób może być wolnymi ludźmi, a ile osób, tak jak ja, mieszka w bloku, ma balkon o powierzchni 2 m2 i o takiej samodzielności nigdy pomarzyć nie będzie. Nie mogę panelu fotowoltaicznego w swoich oknach zamontować w bloku, prawda? Może najwyższa pora, żeby zmienić te przepisy. Już są panele fotowoltaiczne, które są przezroczyste, tak, jak szyby. Tak, tak, ale to są nowinki techniczne i jak wiemy na przykład chociażby z tego eksperymentu tych dróg solarnych, tak, które tak fantastycznie miały, zdaje się, we Francji działać. No, na razie są to naprawdę nowinki techniczne, zupełnie nie sprawdzające się na szerszą skalę, więc poczekajmy z takim hura optymizmem. Więc zdecydowanie należy szukać rozwiązań, zdecydowanie należy wspierać poszukiwania rozwiązań w tym kierunku, zwłaszcza w kierunku również takiej niezależności energetycznej i uniezależniania się samych konsumentów. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że jako ludzie stworzyliśmy państwo, ponieważ jesteśmy wspólnotą po to, żeby pewne ryzyka i pewne wartości
uwspólniać, prawda? A co w takim razie PSL, który ma wyborców na wsi, a tam jest większa możliwość. I tam jest dużo większa możliwość, tak jest. Mikroelektrowni wodnych na przykład, przecież przed wojną w całe okolice Mazur, Kaszuby, to były setki małych elektrowni wodnych. No, oczywiście, no, jedna z rzeczy, którą na pewno chcemy wprowadzić, to po pierwsze są średnie i duże zbiorniki retencyjne, dlatego że jeden z ogólnych problemów Polski, tak jak w tym roku z suszą, jest to, że woda nam przecieka między palcami i my na tym tracimy kolosalne pieniądze oprócz wszystkiego. Ale zbiorniki retencyjne... wracam do przeciętnego gospodarstwa. Co proponuje PSL, żebym mniej płacił za prąd? Jak mogę sobie... Po pierwsze proponujemy, że cała energetyka prosumencka, czyli właśnie fotowoltaika, małe wiatraki, małe elektrociepłownie, żeby obniżyć wszystkie tego typu przedsięwzięcia, obniżyć VAT do 8%. To po pierwsze. Po drugie, zachęcać ludzi inicjatywami finansowymi po to, żeby budowali, jeśli chodzi o nowe domy, budowali domy energetyczną dodatnie, to znaczy, żeby więcej energii oddawały niż pobierają. Jest oczywiste dla mnie, że wszystkie domy powinny być właściwie izolowane tego typu materiały również powinny mieć obniżony VAT po to, żeby zachęcać, bo zachęty dla ludzi realnie rzecz biorąc są bardzo często finansowe. Jeżeli są tego typu zachęty, to oni na to pójdą. Dlaczego nikt nie inwestował w fotowoltaikę 20 lat temu? Bo to było bardzo drogie. I trzeba było ogromnych subsydiów, a teraz już nie jest takie drogie i teraz można sobie poradzić z mniejszymi zachętami. I to jest rzecz zupełnie dla nas podstawowa, że na przykład zachęcamy te klastry, to też są na wsiach, chodzi o to, żeby można było, jak się produkuje energię elektryczną dla siebie, żeby ją można było i na przykład dawać sąsiadom ze wspólnocie bez urzędu skarbowego, który komuś wchodzi na głowę. I również, że sieć to będzie odbierać. Tylko że problem u nas polega na tym, że sieć jest w stanie rozkładu, znaczy polskie sieci elektroenergetyczne są w stanie tak złym, że będziemy musieli inwestować kolosalne sumy, których teraz państwo nie inwestuje, a to też jest funkcją rządu, bo to rząd musi dbać o wspólnotę, nie tylko o indywidualnego odbiorcę, ale o całość państwa, a to jest rzecz, o której nikt nie chce mówić, bo to jest kosztowne. Troszeczkę przejdźmy też do kolejnego problemu i to jest problem związany może bardziej z ekologią niż energetyką. Chodzi mi o to, że stajemy się śmietnikiem Europy. Z roku na rok coraz więcej śmieci jest przywożone do Polski. 434 tysiące ton śmieci przyjechało, z czego 250 tysięcy ton z Niemiec. Chociaż jak podaje Eurostat, Niemcy też przyjęły z innych krajów 6,5 miliona ton, ale dzielą się z nami też swoimi śmieciami. Jaki macie pomysł państwo, jak chronić nas, żeby ta fala tego śmietnika nie pojawiała się w Polsce i żeby nie było, żebyśmy nie radzili sobie z tym problemem, po prostu podpalając te śmietniki, jak była cała fala pożarów w ostatnich miesiącach, pożarów tych składowisk. Czy to można wykorzystać, takie śmietniki energetycznie, czy po prostu trzeba zamknąć granice i pilnować, żebyśmy się nie stali śmietnikiem? Panie profesorze. Śmieci to jest wielki interes. To jest wielki biznes, który, jak wiadomo, na przykład w takim kraju jak Włochy, jest w rękach mafii. Ponieważ to są kolosalne zyski z tego, że się... Kto ma ten interes w Polsce? 434 tysiące ton przyjechało śmieci w 2018. Przypomnę, że w 2015 154 tysiące, czyli wzrost jest trzykrotny. Ja nie wiem, kto ma interes w Polsce, natomiast jest rzeczą oczywistą, że jest to wyraźnie kontrolowane przez nie całkiem oficjalne siły z tego prostego powodu, że jeżeli się importuje śmieci, za to się otrzymuje pieniądze, po czym te śmieci się pali, bo mieliśmy w zeszłym roku zwłaszcza masowe pożary, wysypy śmieci, to znaczy, że ktoś bierze pieniądze, potem sobie oszczędza. Czyli jest to sprawa kryminalna, jest absolutnie sprawa kryminalna. Macie pomysł? Po pierwsze, tutaj akurat należy angażować inspektorów sanitarnych i wymiar sprawiedliwości, żeby to pilnować, bo tego wyraźnie nikt nie pilnuje. Ogólnie rzecz biorąc, jest w krajach wysoko rozwiniętych jest zupełnie inny system segregacji śmieci i kontroli tych śmieci.
A u nas jest to na poziomie dość prymitywnym z tego powodu, że na przykład samorządy, czyli miasta na przykład, nie chcą inwestować w odpowiednią linię segregacji śmieci, bo to jest kosztowne i łatwiej jest się tym nie przejmować i to gdzieś wyrzucać. Przeczytałem, że są śmieci, odpady metalonośne 25%, w tym pyły gazów odlotowych z branży odlewniczej hutnictwa oraz odpady ze wstępnego przetwarzania akumulatorów kwasowo-ołowiowych, między innymi z Nigerii. Są śmieci, które się nie da zutylizować. Polska staje się śmietnikiem. Czy PSL ma pomysł, jak zahamować ten zalew Polski śmieciami? Ja nie przypominam sobie, żeby mieli w programie na wybory partii, żebyśmy mieli punkt na temat zahamowania śmieci. Ale jest szkoda, to, bo ale jest to temat, który jest bardzo... To fakt, ja to przyjmuję do wiadomości, ale jest to oczywiste, że my nie powinniśmy... Chiny już odmawiają przyjęcia śmieci i odsyłają to z powrotem do Europy. Nie powinniśmy, że tak powiem... Są rzeczy, które można odzyskać i pewne rzeczy się wysyła na przykład do Afryki, żeby odzyskiwać cenne metale, szlachetne metale z rozmaitych sprzętów, między innymi telefonów komórkowych, ale my nie mamy do tego zaplecza ani infrastruktury. Ja nie jestem taki pewien, czy powinniśmy budować akurat zakłady odzyskiwania rzeczy ze śmieci. Panie Urszulo, to ja spytam Lewicę, czy macie w swoim programie program zatamowania zalewu Polski śmieciami z zagranicy? To śmieciami, chociażby tej z Nigerii śmieciami, które są nie do utylizacji. Ja rzucę taki rewolucyjny pomysł, ponieważ tutaj... Ale czy to jest w programie? To jest problem jednostkowy. My mamy szersze rozwiązanie, o którym będziemy mówić między innymi na konferencji prasowej w piątek w Otwocku, bo tam bezpośrednio jest problem, który społeczność lokalna ma właśnie z wysypiskiem śmieci, które przyjeżdżają do Otwocka z Warszawy. Ale zanim się tutaj wdam w szczegóły, to odniosę się do tego mojego pierwotnego rewolucyjnego pomysłu, ponieważ padł tutaj przykład Chin, bardzo słusznie. To nie jest tak, że Chiny odmawiają przyjmowania naszych śmieci. Chiny tego wprost zakazały. No to prawda, tak. Co gdybyśmy zrobili podobnie? Zamykamy granice przed śmieciami. Nie przed śmieciami, tak? My też mamy prawo absolutnie decydować, co znajduje się na naszym terenie, co podlega przetworzeniu, jaki rodzaj działalności gospodarczej jest w naszym interesie, a jaki de facto nam szkodzi, ponieważ wszyscy wdychamy te śmieci, które się palą. One potem przenikają do wód gruntowych, wszyscy je pijemy. Coraz częściej jesteśmy alarmowani, że ryby z Bałtyku zawierają plastik. Dlaczego sami siebie doprowadzamy do takiego stanu? Czyli zakazać. To jest poważnie ograniczyć. Ograniczyć i przeprowadzić pewną selekcję, dlatego że nie każde śmieci są tak śmiercionośne. I ewidentnie, oczywiście śmieci, które przyjeżdżają do Polski najchętniej, to są śmieci wyjątkowo szkodliwe, bo za odebranie tych śmieci najwięcej się płaci. Więc to ktoś tutaj robi jakiś interes. Podwójny. I tutaj tego trzeba pilnować, zakazać, kontrolować i... Edukować, ja dodam jeszcze. Edukować, i to jest kolejne moje pytanie. Ale to recykling. Musimy bardziej edukować ludzi na temat recyklingu. Bo wszystkie ryby mają plastik w sobie, nie tylko na Bałtyku, bo wszyscy ludzie rzucają plastik do morza. No właśnie. I tego nie powinno się... Oczywiście teraz już zaczęto odchodzić od toreb plastikowych, właśnie tutaj wchodzimy słomek na plastikowych bardzo i tak ciekawy dalej. Temat. Edukacja... Ja jestem wielką fanką edukacji, w ogóle mam uprawnienia pedagogiczne, więc... Dobrze, to w takim razie, tak żebyśmy trzymali się konwencji, to ja zaczniemy. Pani Urszulo, ja mam ostatnie pytanie. To chodzi o edukację. Mówiliśmy o energetyce, przeszliśmy do naszych małych ojczyzn, naszego bezpieczeństwa energetycznego, naszych małych ojczyzn, naszych gospodarstw, spółdzielni energetycznych czy wspólnot energetycznych. Ale ja bym chciał też spytać się o waszych ugrupowań, pomysły na edukację proekologiczną. Młodzi ludzie bardzo już są uczuleni na to. Szczególnie ci, którzy jeżdżą po Europie, po świecie, widzą jak się dzieje w innych państwach, jak pilnujemy. Jeśli wyjdziemy do lasów podwarszawskich, to możemy oglądać rudoleśne ze łzami w oczach, bo tam się wyrzuca po prostu śmieci. Albo jeśli patrzymy na dyskusję wokół tego, co się dzieje wokół Wisły, czy to jest polityczne, czy to nie jest polityczne, a cały czas coś się leje do Wisły. Jeśli oglądamy ludzi, którzy jeżdżą z butelkami do butelkomatów, których jest bardzo mało w miastach, jak edukować
Jaki macie pomysł na to, żebyśmy byli społeczeństwem odpowiedzialnym i żebyśmy no, żyli w czystej ojczyźnie? Lewica, jaki ma pomysł na edukację proekologiczną? Tak jak pan powiedział, edukacja proekologiczna doskonale zdaje u nas egzamin. Młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi ludzie, są doskonale świadomi, co się dzieje, są świadomi zagrożeń, świadomi tego, jak im zapobiegać. Problem polega na tym, że istnieje odpowiedzialność wyższa niż odpowiedzialność indywidualna. W sensie sam fakt, że ja nie używam słomek plastikowych od nie pamiętam kiedy, nie oznacza, że słomki plastikowe nie są problemem. Problem się rozwiąże dopiero wtedy, kiedy producenci tych śmieci będą ponosić odpowiedzialność i będą prawnie odpowiedzialni za śmieci, które produkują. Więc tutaj do odpowiedzialności nie wystarczy pociągać Kowalskiego, Nowaka i Kuczyńskiej, którzy pojedynczo są naprawdę jakimiś tylko i wyłącznie małymi trybikami w ogromnej maszynie. Tutaj do odpowiedzialności trzeba pociągnąć wielkie korporacje, które czerpią ogromne zyski z tego, że najpierw sprzedają nam napoje w plastikowych butelkach, tak? Potem porzucają temat. Potem te plastikowe butelki stają się tak naszym problemem. I nawet gdybym ja chciała zacząć kupować napoje w innych butelkach niż plastikowe, to jest to realny problem. Program Lewicy jest jakiś związany z edukacją proekologiczną? Odpowiedzialność korporacyjna, odpowiedzialność producentów, edukacja proekologiczna. Młodzież ma bardzo wysoką świadomość problemu. Młodzież w tej chwili jest w zasadzie odpowiedzialna za edukowanie starszych pokoleń i to faktycznie tak działa, bo ja widzę, że młodzi ludzie w swoich domach są inicjatorami zmian, więc jeśli chodzi o ten kanał, to on jest jak najbardziej drożny. Tylko nie wystarczy wiedzieć, że coś jest złe. Trzeba jeszcze mieć alternatywę, czyli realnie nie musieć tego robić. Panie profesorze, program PSL, edukacji proekologicznej, czy macie w swoim programie takie punkty, żeby pochylić się nad edukacją proekologiczną karami, czy edukacją? Jakie rozwiązanie widzi PSL? No, akurat problem jest dokładnie taki, jak pani Urszula go naświetliła, to znaczy edukacja tak, tylko że edukacja, która jest zwykle na poziomie szkoły, no może trochę nawet później, ale głównie na poziomie szkoły, to istnieje i akurat ci młodzi ludzie są bardzo świadomi spraw ekologicznych. No to i na ten temat starszych w takim razie. Edukowanie starszych jest bardzo problematyczne. Wtedy należy mieć zachęty i kary. Ewidentnie głównym problemem jest to, że na przykład produkcja plastiku, która jest absurdalnie duża, bo wszystko jest opakowane nie wiadomo po co w twardy plastik, trzeba z tym się zwracać do producentów, bo jeśli się każe producenta, no to wtedy on za coś musi płacić, no to wtedy on patrzy na koszt ekonomiczny. Bo tutaj jako liberał gospodarczy ja jednak widzę, że jak powiem, jeśli coś kosztuje, to wtedy człowiek się zastanawia, czy warto to robić. A jeśli go nic nie kosztuje, no to robi. I tu zgodni jesteście państwo karać korporacje za produkty. Nie chodzi o karanie, żeby oni mieli podnosili jakiś koszt. Odpowiedzialność. Bo oni ich się odpowiedzialności nie nauczy, jeśli nie będzie z tym związane jakieś koszty finansowe. No taka rzeczywistość. Natury ludzkiej nie zmienimy. Dam tutaj przykład, który ja popieram również do wprowadzenia w Polsce. Dam tutaj przykład Szwajcarii, która jest wyjątkowo ekologicznie nastawiona od bardzo wielu dziesiątków lat. I tam selekcja, segregacja śmieci, to nawet studenci w sobotę rano segregują śmieci. Jak u nas studenci dochodzą do siebie po piątku wieczorem, ale oni tam segregują. I otóż co się okazało, że oni doszli do wniosku, że jest bardziej efektywne i tańsze i bardziej odpowiedzialne, żeby nie kazać ludziom segregować zielone butelki tu, brązowe butelki tam, białe butelki tam, bo tak tam kiedyś było. Ja mieszkałem w Szwajcarii. Tylko, że kupuje się worek który kosztuje jakieś tam realne kilka złotych, taki worek, jeden worek. I w to się wrzuca wszystkie śmiecie. A oni, mając teraz linię do segregacji, robią to wszystko, miasto to robi wszystko same.
i tam zatrudnia parę osób na końcu takiej linii. To powinniśmy rozwijać? I to powinniśmy rozwijać, a co więcej, my mamy w Polsce producentów takich linii. I dlaczego może my tego nie robimy? Ja sam widziałem na podwórku, wtedy, jak była segregacja wtedy, śmieci, a potem przyjechała ciężarówka i wszystko wrzuciło do jednej, co było dla każdego demoralizujące i ludzie przestali segregować śmieci. To u nas też widziałem coś takiego, ale to chodzi o to, że o ile młodzież, jestem pełen nadziei co do edukacji młodzieży, to do ludzi starszych ja jestem bardziej sceptyczny, bo zmienić czyjeś przyzwyczajenia, jak już jest dorosły, jest trudny. I więc takie ułatwienie, że tak powiem, troszkę sztuczne, troszkę pomaga, bo trzeba patrzeć pragmatycznie na to. Oczywiście. I ja uważam, to powinniśmy wprowadzić, żeby w budżetach samorządowych takie rzeczy były przewidziane. Zaczęliśmy od makroekonomii, od górnictwa, od wielkiej energetyki, przeszliśmy do worków ze śmieciami. No, wszystko to jest, się łączy. Chcemy żyć w czystszej Polsce. Jaki macie pomysł na to, żeby najbliższe lata to były lata czystej Polski? Żeby nie było śmieci, które będą do nas przyjeżdżały, żeby nie było kominów, które dymią, żeby energia była tańsza, żebym mógł swobodnie sobie kupować fotowoltaikę. Krótkie podsumowanie naszej debaty. Jaki jest pomysł na proekologiczną i tańszą energię w Polsce? Lewica. To podsumowując rozmaite wątki, które żeśmy tutaj poruszali i to, co mówiłam wcześniej, nie mamy absolutnie już żadnych wątpliwości co do tego, że jesteśmy świadkami i żyjemy w świecie galopujących zmian, jeśli nie katastrofy klimatycznej. I naszym zadaniem i naszą odpowiedzialnością wobec przyszłych pokoleń jest zostawić im świat, w którym nadal będzie dało się żyć. To w interesie naszym i w interesie naszych dzieci i w interesie naszych wnucząt jest to, abyśmy wreszcie przestali produkować energię z węgla, zaczęli polegać na odnawialnych źródłach energii, na czystej energii przede wszystkim, żebyśmy uporali się z problemem plastiku, z problemem smogu, który nadal trapi Polskę, choć nie powinien, ponieważ oraz z problemem tak naprawdę zasobów wodnych, ponieważ Polska stepowieje i nie ma wątpliwości, że przyczynia się do tego górnictwo węgla brunatnego w Łódzkiem, górnictwo węgla brunatnego w Wielkopolsce i górnictwo węgla brunatnego również w Lubuskiem, gdzie jest pomysł na to, aby dodatkowo powiększyć kopalnie, plus fantastyczne w cudzysłowie pomysły rozkopania Polesia. Jesteśmy winni sobie i naszym dzieciom czyste powietrze, zielone lasy, czystą i dostępną i tanią energię i odpowiedzialność za świat, z którego nie mamy dokąd się wyprowadzić. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, jak zrobić, co chcecie zrobić, żebyśmy żyli w czystej Polsce, proekologicznej, ale też płacili niższe rachunki za prąd? No, jest rzeczą oczywistą, że powinniśmy masowo umożliwić, ustawowo inwestycje, tak żeby było opłacalne w odnawialne źródła energii, przede wszystkim farmy wiatrowe na morzu, farmy wiatrowe na lądzie, plus fotowoltaikę, plus energię prosumencką, rozproszoną, także ludzie, którzy żyją w dużej mierze żyją w domach indywidualnych, na przykład na wsiach, byli w stanie produkować energię, czystą energię elektryczną dla siebie i sąsiadów. Jest rzeczą oczywistą, że musimy się pozbyć pieców, które spalają śmieci, i nawet jeśli jest to kosztem inwestycji państwowych w takie piece, dlatego że owszem jest to wydatek, zwłaszcza w miastach na przykład dużych, ale jest to jednocześnie inwestycja w zdrowie ludzi, bo to, że my profilaktycznie zapewnimy ludziom, że nie będzie smogu i nie będzie ich truto, to my sobie to odbijemy na niższych rachunkach szpitalnych i długotrwałym leczeniu tych ludzi. To są naczynia połączone, tego nie można oddzielać. Żeby to zapewnić, to my sugerujemy obniżenie VAT-u na wszystkie inwestycje w energię odnawialną i w energię domową, prosumencką i wszystkie zmiany, które na przykład poprawiają izolację termiczną domów, żeby miały
VAT na poziomie 8%, a nie 23. Oczywiście, jeśli chodzi o robienie zbiorników na retencję wody, ponieważ jest to problem katastrofalny suszy, która nas tutaj będzie męczyła teraz co roku. Ale do tego są potrzebne z jednej strony edukacja, z drugiej strony zachęta finansowa, a z trzeciej strony, jeśli chodzi o śmiecie, również kary i egzekwowanie tych przepisów, które istnieją. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nasz program Pierwszy Wybór dobiega powoli końca. Jako wyborca wysłuchałem Państwa, właściwie podjąłem już decyzję, na kogo będę głosował, ale ja bym jeszcze prosił, żebyście Państwo, patrząc prosto w kamerę, tamtą kamerę, powiedzieli prosto do wyborców, dlaczego mam głosować na panią Urszulę Kuczyńską z partii Razem, Komitet Wyborczy Lewica, czy może na Władysława Teofila Bartoszewskiego z Komitetu Wyborczego PSL. Zapraszam panią Urszulę, ma pani 2 minuty, żeby przekonać wyborców, żeby akurat na panią zagłosowali. Co pani zrobi? Pani zrobi dlatego, żebyśmy żyli w czystej Polsce, żebyśmy żyli w proekologicznej. Dlaczego mam zagłosować na panią? I potem będę prosił pana profesora o 2 minuty. Patrzcie prosto w kamerę i przekonajcie wyborców, że głosować na was. Szanowni państwo, otóż głosując na mnie w wyborach do Sejmu w październiku 2019, głosujecie Państwo na kompleksowy program transformacji energetycznej Polski i odpowiedzialności klimatycznej przed nie tylko sobą, ale i przed całym światem. Katastrofa klimatyczna, którą sami na siebie sprowadziliśmy, tylko my tak naprawdę wspólnym wysiłkiem możemy ją powstrzymać. I my jako Lewica wiemy, jak to zrobić, ponieważ jako Lewica zdajemy sobie sprawę z tego, że świat jest dla milionów, miliardów ludzi, a nie dla garstki miliarderów. I że być może ratowanie ludzkości się nie opłaci ekonomicznie, natomiast jest absolutnie konieczne. Głosując na Lewicę, głosujecie Państwo na nowy pomysł, na świeże podejście do polityki, na politykę dla milionów Polaków, a nie dla milionerów. Dziękuję. Profesor Władysław Teofil Bartoszewski. Szanowni Państwo, ja nigdy nie byłem politykiem. Zajmowałem się nauczaniem na uniwersytetach, zajmowałem się biznesem w rozmaitych krajach. Zajmowałem się również energetyką, również bezpieczeństwem energetycznym Polski. Ja postanowiłem przyłączyć się do polityków, czy aspirujących polityków, jak na razie, bo jeszcze nie jestem wybrany. I dlatego, że uważam, że trzeba pewne rzeczy zmienić. I jedną z rzeczy, które należy zmienić w Polsce, to jest problem energetyczny, system energetyczny, który jest związany z ekologią i z ociepleniem, globalnym klimatem. I to należy zrobić. Ja mam pewne doświadczenie w tym względzie i uważam, że to nie może być wyłącznie sprawa idealistyczna, ale że ludzie działają głównie, jeśli mają w tym również jakiś interes ekonomiczny. I jest rzeczą państwa, żeby im to ułatwiać. Ponieważ jest to pewna stymulacja, żeby ludzie widzieli, że to nie jest tylko kwestia zdrowego rozsądku i dobra wspólnego, ale również, że oni na tym nie tracą. I jest rzeczą rządu, żeby to stymulować i popierać, bo jest to jedyny słuszny kierunek, jeśli chodzi o nasz klimat. A ja jestem z partii Polskiej Stronnictwa Ludowego, która jako hasło wyborcze ma łączymy Polaków, bo to musi być kwestia porozumienia między obywatelami. Nie można obywatelom niczego narzucać, tylko trzeba ich przekonywać. I ja mam nadzieję, że będę w stanie to zrobić, jeśli zostanę wybrany. Ja zacznę te wybory. To jest mój głos i zachęcam każdego do tego, żeby pójść na wybory 13 października, żebyśmy zagłosowali. Żebyśmy pamiętali o czystej Polsce, ale też pamiętali o obietnicach czystej Polski,
ale też niższych rachunków. Dziękuję bardzo Państwu za obecność, no i życzę sukcesów.